Cześć, siemanko, z tej strony Jasiu i Martyna. Dokładnie tak. Że są święta i jest dzisiaj Wigilia przede wszystkim i jest dla Was odcinek, który zaraz obejrzycie. Chcielibyśmy Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia. Co chcesz powiedzieć? No już nic, jak mnie nie wybiłeś z rytmu. No my się widzimy ogólnie po świętach, więc wszystkiego najlepszego dla Was. Spędźcie ten czas ze swoimi najbliższymi i cieszcie się. Miłego oglądania. Jedziemy na Częstochowę po... No, nie pamiętam wszystkiego. Po tą E46 odebrać dokładnie, bo już papier wszystko jest podpisane, zobaczone, obejrzane przez serka, więc dobrze, niestety jest dzisiaj tak... wiatr, że się nie da jechać, a tu jeszcze jedziemy dużą budą, więc tak, o, takim slalomem jedziemy, więc niemiecka autostrada dzisiaj bardziej polską. Jest. Wiecie, jakie miasto jest najlepsze w chowanego? Częstochowa. Zamiast zabrać operatora dzisiaj, to zabrałem tą trójkę z tyłu, nie wiem po co. Dobra, opowiedz jakąś śmieszną historię dla widza. Dobra, opowiem wam historię. Jak mój kolega Amadeusz został prawie zgrzony. Przez 100-kilowego po***a z Loch Ness. W jego 17 urodziny został napadnięty w toalecie w jego własnym domu. Kobieta o imieniu po*** z Loch Ness, bo nie mogę powiedzieć jej imienia, bo jeżeli to zobaczy, to będzie nie dojeżdżała tak jak jego. Weszła do toalety za nim, usiadła na nim. On próbował wstać, nie dało rady. Złapała go za głowę. Próbował wstać, rozpijała mu spodnie, chciała mu tam złapać za klamkę, nic to nie dało. Dopiero po wezwaniu jakiejkolwiek pomocy. No już po zdjęciu spodnie oczywiście, bo zjadła mu w tym międzyczasie spodnie, chciała mu tam zacząć się drzeć i przybiegł jej koledzy. Bo mi się tak chce i że się zaraz 2 minuty. Nie ma, bo ja będę... Lej do Nesty. Dobra, staniemy już. A dobra, stajemy. No nie, stań w samochodzie. Ja pierdolę. Ej, stawaj na tej stacji. 2 kilometry go dzieliły od bycia człowiekiem, rozumiesz? 2 kilometry. Zapraszam na 7 more 7, zobaczcie to. Seven more 7. Nie, ale jest to. Scottem Gross, oczywiście. Co za człowiek. No, że nasikał do butelki, to by... się przestraszyłem. Ale takie cukierki dostałem. Stary, nie waliliśmy, no to bardzo serdecznie przyjechaliśmy dzisiaj do słonecznej Częstochowy, miasta Boży, miasta Jezusa. Słyszeliśmy, że są kebaby z psa. Więc zainteresowało mnie to, jesteśmy na lokalach maczyńscy. Idziemy. Chłopaki mają tak, nano klasyczne. Adres jest na Świętokłowice. Niezły ten kebab, da się zjeść. W Polsce zazwyczaj kebaby są tragiczne. Jak ktoś to się takie kebaby zamawia, same mięso? Jeśli chodzi o to jedzonko, bardzo dobre mają chłopaki tu kebabiki. Szkoda, że nie ma takiego gdzieś, nie wiem, w Warszawie, żeby był bliżej. Ale jest zajebisty kebab, polecamy, tak? Jest dobry kebab, no jest bardzo dobry kebab, podajcie, jak będziecie w Częstochowie. Ale nie jest to odcinek o żadnych kebabach, tylko jest to odcinek o E46, więc pora, żebyście zobaczyli, jak ta fura wygląda. Patrz, jaką laleczkę kupiłem. Chodź. No, co? No zobacz, jak się samochód kupuje. Ja pierdolę, stary. No, wszystko fajnie, ale czemu automat? Dobra, dobra, czynia kosztuje 800 zł. Wygląda jak 2-0. A jest 3-0. Ostatnio zamówiłem sam mięso, gówno wkłada, to zależy od tego, gdzie jesz. Ale kebab to głównie mięso, stary. Ja nie rozumiem ludzi, co kupują kebaba i mają, kurwa, zamiast mięsa mają, kurwa, surówkę, nie? Serio, to jest 3-0? Tak wygląda 3-0. A ile kupię? Podpiąłem pod komputer, pojechałem na podnośnik, sprawdzone. Ty? Ona czasem nie jest oklejana? Nawet wrapowana jest. Z racji tego, że mi się ten wrap nie poda, będziesz musiał go zdjąć. Zobacz, jak lakier wyglądał w oryginale. Tak jak ma wyglądać. Czarny. Każdy samochód. Czarny. A wiesz, jaki to jest kolor, nie? To jest taki jak gracz on ma chyba, nie? To jest Nardo Grey po przejściach. Wejdź sobie do środka. Owszem, skrzynia z problemem, ale za 800 zł już ci zamówiłem nową skrzynię. No. A ile dałeś za furę? Igiełka. 28 tysięcy. 29 chcieli, zapłaciłem 28. Bo się dogadaliśmy ze Szwajcarii. No i sprawdziłem jeszcze na Car Verticalu z kodem Jasiu, czy na pewno tak jest. No i samochód powinien igiełka. To jest lalka. Zobacz, jak fotele wyglądają. Ładny wybrałeś kolor, tak szczerze. Przegląd do września 2024. Ubezpieczenie też ma. Zobacz, fela ładna, oryginalna. Po renowacji. No kurwa, nic tylko, żebyś to pierdolił teraz, nie? Wszystko mamy, będziemy składać. To jest chyba cały pakiet, nie? Tak. W środku.
Człowieku, za koty. Cały pakiecik jest. Jedyne co mi się nie podoba to oczywiście te wstawki takie drewniane, jakby. To jest dziwne, że tu jest na przykład drewniane, a tu jest czarne. Trochę też tu było wymieniane, no ale wiadomo, to jest... To nie jest nowy samochód, nie? 25 lat ma, szyby, elektryka, kupetka, ładna. Zaraz do tego, że ty masz głupie pomysły, no. Jakieś znakowicie, jakieś takie inne rzeczy. Tu już jest pełen wydech, proszę go nie tykać. Katalizatory są zostawione, ja mu dam, stary. Szczerze? To jest 3-0, nie? I nie pali 45 litrów. Więc no, dobra. Ja cię zostawiam, muszę lecieć, trzymaj się. Dobra, trzymaj się, na. Widzimy się w Sylwestra. Jesteśmy u Hadesa i zobaczymy, jak się wypowie o tym samochodzie, bo on go sprawdzał. To mnie najbardziej wkurzyło. Podobno ten chłop miał taki pseudonim. I masz tutaj jeszcze to. No to ta fura od dzisiaj jest bizonem. Powiedz, co w tym samochodzie jest zepsutego, Hadasik? Kierowca. I lampy musisz ogarnąć, bo parują. I zaślepki też. Jakie zaślepki? Na listę to lampy. A, bo ktoś mu zarypał. No to wysrane. Co jest do zrobienia? Kierowca. No, ale tak... Mechaniki, nie? Kierowcy nie wymieniły. Nie, no to masz przewódko do uszczelnienia i o-ring od tego, od zbiorniczka wspomagania, nic więcej. No, Hadesik przyjedzie, pomoże, właśnie powiedział. Kiedy przyjedziesz? Po świętach masz wolne? Powiedział, że po świętach przyjedzie właśnie, więc po świętach przyjedzie, pomoże. Bo ten kolor zdejmujemy tak te becha. Serio. To jest najładniejszy kolor, jaki istnieje w Bentley. Ale to już nie ode mnie zależy. Zrobimy głosowanie, czy zostaje kolor taki, jaki jest, czy bierzemy kolor czarny. Sergiusz chce zdjąć to i zrobić kolor czarny. Jeżeli chodzi o auto, to jest ciemno, to nie będziemy go omawiać, ale ogólnie się dobrze prezentuje. Jesteśmy w Częstochowie. Hades znalazł. Ja znalazłem samochód, a on go sprawdził. Powiedział, że jest dobry. Zobaczymy jutro na podnośniku. Już drugą. Mamy rzeczy do naprawy następujące. Tu trzeba wymienić o-ring i tutaj ten wężyk. O ten. Tutaj ten. Trzeba do zrobienia. Kurwa, literze je wątpię. Nie wyjeżdżasz więcej niż zaprzytyk, nie? Zaprzytyk. Ale coś było robione, bo tam jest nowa rolka, kurwa. Zobaczymy jutro. Paski stare film. Też nie są. Mój brat ciotecznie miał takie buty, kurwa, w gimnazjum. Mówił, że to jest Adidas, kurwa. Miał bełki, kurwa. Bełki miał. No, generalnie Jasiu kupił jakiś tam samochód. No, gruzem tego nie nazwał, co nie? No, ale... Jasiu kupił? Szkoda wpipać to w jego ręce. No. Iveco, jakieś takie sprawy. Kupił auto, nie znam się w ogóle na tym. Teraz kupił ładne auto, zadbane, z dobrym silnikiem, ale on to oni na pewno. Dieta, drugi dzień. Tyle macie od... Dzisiaj będę w Częstochowie. To jakoś tak w tym tygodniu robić koniec tego projektu? Pewnie. Zatem na tety pisałeś perfuma w kontażek, to był zapach. Za 20 zł ci powiem. W następnym. Ty wyrobisz się. Niestety nam święta wypadły. Okay. Nikt się nie spodziewał. Święteczna. Potem jest Sylwester. No czyli no, jakby wiesz, no, no nikt nie zakładał, święto że trzech króli. Święta, nie? Tak. Wielkanoc niedługo. No jakby nie patrzeć. No potem co? Potem wakacje znów trzeba lecieć? Tak. No i potem znów. Czyli co? Do Sylwestra 24 na 25 będzie. No. W sumie Sarek nie mówił do którego. Okej. Okay. W sensie do wakacji będzie. Cóż takiego się może stać, kiedy siedzisz w maczku, zajadasz się pysznymi burgerkami i gawędzisz z grupą znajomych? Teoretycznie kompletnie nic, ale nie w Tomaszowie Mazowieckim. Ktoś pożyczył... To są te Allure. Z Chanel. Ale to jakieś drogie są. Można i taniej kupić na pewno. Czuł od nas część od samochodu, ale ciebie kolego, co żeś mi to zajebał? Żeby te święta były najgorsze w twoim życiu. Kierunek mi ktoś zajebał. W Piotrkowie. Zajebałeś? Nie. No nie rób się, kurde. Sięgam, no święta nie było. Chodzi to bokiem? Lampę ktoś zajebał. Pierdolisz. No serio. O kurwa! No jak mam się nie wkurwiać? Nie okradajcie mnie, ja pierdolę. Jaką to trzeba być kurwą społeczną, żeby zajebać? Migacz, kurwa, rozumiem, lusterko, kurwa. To już pewnie potem. Wszystko. To jest niesamowita historia. Ty, poczekaj. No do środka nie wpadł, co ty? No to jest na chama wyjebane, stary, nie możliwe. Się dziwi, że mu zajebali auto na TKI w Radomiu? Halo, stary, halo, bo jest mały problem, bo stanęliśmy na jedzenie, nie? No. I ktoś nam kierunki ukradł, kurwa, w samochodzie. Jak wam, kurwa, kierunki ukradł? No normalnie ktoś wyjebał na chama, wybił, kurwa, kierunki. Klosz, rozumiesz? Jakaś, kurwa, menda społeczna w Tomaszowie Mazowieckim. No kurwa, nie wiem, co za ludzie, nie?
Pokaż, jak to wygląda, wyślij mi zdjęcie. No teraz to już jadę, jak dojadę, to ja ci wyślę. Masz? Dobra, to zaraz ci wyślę nagranie, no hit jest, kurwa, nie? Dojechaliśmy z Częstochowy do Piri Piri Garage. Jak widzicie, porządny garaż sobie ogarnęłem. Mamy tutaj E46. Ogarnęłem i kurwa. Rok. Kolor jest dość ładny tego samochodu. Tu są tragiczny jest. Znaczki do poprawy, ale to takie wiecie, to nieważne. Pytanie do was, szybkie pytanie, już wiem, że zadawałem. Czarna z białymi siódemkami. Czy zostaje ta okleina, bo tu jest okleina i dajemy złote siódemki. To jest pierwsze. Dobra, kurwa, człowieku. Zajebano nam kierunkowskaz niestety, jak widzicie w Tomaszowie Mazowieckim. Jest bardzo ładny, ma już dystanse założone i tak dalej. Bliżej. Środek, jak widzicie, wygląda bardzo ładnie. Fajne są te skórki. Jest full opcja tego samochodu. Ogólnie jest w M-pakiecie, ma wszystkie grzane dupy. No wszystko, co możecie sobie zamarzyć, to jest w tym samochodzie. Oczywiście cały środek... Nie, jak wujek wybierze, to klasa. To sportowa wersja, czyli kawałki, no niestety. Ale odłożymy to na bok, bo nie wiadomo, co będzie kiedyś, czy się budy nie znajdzie. I może się kiedyś przyda, więc nie piszcie, czy sprzedam, bo nie sprzedam. Felgi te zostaną tak do jazdy, ale normalne felgi to z przodu zostaną, damy inne. Inne felgi czarne, a z tyłu damy stalówę do upalania oczywiście na to, czyli będzie taki zapasik. No bagaj jak to bagaj. Mamy tutaj zestawik, jest oryginalny, jakby ktoś szukał, to jest pełny zestaw i jest nawet... Tu jest subwoofer, który fajnie gra. Jak się przyjrzycie tu do środka... Jeżeli ktoś wie, czemu jest przy akumulatorze woda, to może powiedzieć, który podcieka. Prawdopodobnie gdzieś tędy, z kanalików. Nagłośnienie, jeszcze mamy oryginalny lewarek tutaj. Oczywiście zapasu nie ma, bo... Krem do rąk, proszę młody, żebyś miał w nocy tutaj jak działać. I z tyłu mamy przyciemnione lampy, z przodu przyciemnimy. Moim zdaniem się prezentuje bardzo dobrze. To jest 1000 do 1, nie? Jakbym tak porównał z tamtym poprzednim, mamy oryginalny wydech, który jest nowym wydechem. Są tu nawet katy jeszcze. A po drodze jeszcze zajechaliśmy i kupiliśmy E30. Za 15 tysięcy złotych. Nie wiem, czy dobry zakup, bo możesz mi pokazać. Tu parę rzeczy jest do zrobienia, co prawda. Na przykład jest takie tutaj, widzicie? Tutaj w środku. To trzeba wymienić, bo są już takie... O, niestety, lata robią swoje. Ale biała skóra, też ładna. Wszystko chodzi, wszystko już zrobione, nie? 54B30 silnik. Nie się prezentuje następująco, akurat ostygnie jak go otworzymy, bo musimy wymienić uszczelkę tu. Jeżeli chcemy wkładać turbo, no to trzeba to wywalić i tutaj włożyć, zobaczymy. Też Serek się wypowie pewnie na live, czy chce tu jednak turbo, czy chce coś innego. Kompletnie. Chcemy turbo, czy nie? On już powie. I tyle. Pamiętajcie, żeby wejść na 7more7. Przede wszystkim kodem GRUS to chcemy. Minus 10%. I co? Życzę tak, wam. Tak, jeszcze ja. Jeżeli chcecie więcej, a może biturbo z tymi człowiekami, to zostawcie lajka. Dokładnie tak, dokładnie tak. Turbo się, może jeszcze w święta albo po świętach. Obiecuję, że w następnym odcinku trochę poupalamy tą furę, tylko nie mówcie wujaszkowi, bo on nigdy nie ogląda do końca tych odcinków. Jasiu, upalisz to ty se kurwa możesz brwi kurwa jak se papierosa będziesz odpalać. No nic, jak będzie upalał samochód, to najwyżej wyślemy mu kurwa Whirlpoola, nie? Co ty se kurwa myślisz?